Właśnie zakończyła się msza święta, którą poprzedził koncert uczniów, pedagogów i absolwentów naszej szkoły. W Dniu Świętej Cecylii patronki muzyków, czcimy tą naszą patronkę koncertem w Kościele Mariackim, z którym jesteśmy też związani, współpracując od wielu, wielu lat. Śpiewałem Magnifikat w drugim tonie psalmowym z towarzyszeniem organów, za którymi zasiadał pan Daniel Strządała. Tu to było bardzo dobrze słychać właśnie w Kościele Mariackim, gdzie mamy do czynienia z dosyć dobrą akustyką, z dobrym pogłosem, i gdy się w to wsłuchamy, to echo, ten pogłos współgra z tym, co my na bieżąco wykonujemy, i można się tam dosłyszeć pewnych bardzo ciekawych współbrzmień. Zaczęło się tym, że poszedłem do szkoły muzycznej na pierwszy stopień i jak w drugiej klasie trafiłem do chóru, to od 9 lat co roku tak naprawdę śpiewam tutaj w kościele na Świętej Cecylii. Mimo tego, że gdzieś już ze szkoły wyszedłem, to zawsze chętnie przy okazji uczestniczę w takich wydarzeniach, bo to daje dużo właśnie radości i energii. No na pewno ludzie, z którymi można pośpiewać wspólnie, i daje to dużo radości, żeby właśnie wspólnie muzykować, a szczególnie właśnie robiąc to w ramach Święta Cecylii, które po prostu daje też taką duchową świadomość tego, że robimy to dla kogoś, nie tylko dla siebie. Myślę, że tutaj takim inicjatorem tych koncertów obok proboszcza Andrzeja Suchonia był właśnie pan Piotr Rachocki, który tutaj jest koło nas. Wspaniale wygląda. Za każdym razem, i w tym roku również, udało się ten koncert zorganizować, pomimo tego, że szkoła jest w remoncie, że był wcześniej koncert w Spodku, w którym szkoła też partycypowała. Myśmy się przeprowadzali, w związku z tym tego typu działania, żeby taki koncert się odbył, wymagały naprawdę wielkiej, wielkiej determinacji od wszystkich, i od uczniów, i od nauczycieli. Tym bardziej, że to jest okres taki, raczej chorujemy wszyscy i zebrać ekipę jest bardzo trudno. Ale za każdym razem mi się wydaje, że są to wspaniałe koncerty, i czasami smutno, że mało ludzi przychodzi, bo to na przykład po koncercie odbywa się msza, jest zawsze w tych godzinach, które tutaj Kościół Mariacki ma, przy 18:30, i ona jest z oprawą muzyczną. To jest coś wspaniałego, naprawdę, żeby, ja nawet nie mówię do ludzi wierzących, ale kulturowo jest to naprawdę wybitna po prostu sytuacja, tak bym to powiedział, która się dzieje. I to wszystkich zapraszam, może jeśli w przyszłości ktoś będzie miał ochotę, myśli, że te Cecylie będą się odbywały.